Jak ojciec Sergio Busquetsa przeszedł do historii? Carles Busquets nie zrobił wielkiej kariery, mimo że rozegrał 117 meczów w Barcelonie. Dziennikarze L'Équipe nazwali go bramkarzem bez rąk, bo tak świetnie grał nogami. Podczas gry w dziadka wyglądał tak dobrze, że niektórzy sądzili, że to jest piłkarz z pola. W 1995 roku Busquets był bohaterem kuriozalnej historii. Według oficjalnych informacji jego syn Aitor bawił się przy desce do prasowania i niemal spadło na niego żelazko. Złapał je jednak ojciec i całkowicie poparzył sobie dłonie. Zwróćcie uwagę na screen z tej gazety. Sam Busquets żartował później, że powinien wybić to żelazko na rzut rożny, a lokalne gazety twierdziły, że był to efekt wypadku na motocyklu, ponieważ Carles Busquets interesował się motoryzacją. Tak czy inaczej, jego dłonie bardzo mocno ucierpiały i ta historia odbiła się potężnym echem.